Ja chciałbym powiedzieć świadectwo, które wydarzyło się 2 tygodnie temu. Po słowie wiedzy cioci Asi podszedłem, żeby się o mnie pomodliła o kręgosłup, ponieważ ja miałem takie coś, że jak się prostowałem, co było też spowodowane płaskostopiami, że jak się prostowałem, to wszystkie tak kręgi po prostu zaczęły wskakiwać. No i po modlitwie to ustało. Więcej już nic nie wskakiwało. Po prostu było na swoim miejscu. Minął tydzień, mniej więcej, i poczułem, mniej więcej było, normalnie było 6 kręgów, ale poczułem 2, jak wskoczyły przy prostowaniu się. Więc mówię, już sobie zacząłem wyobrażać, jak ja podchodzę do dzieci Jasi i mówię, składam świadectwo. I dokładnie tak samo, jak sobie to wyobrażałem w głowie, zdarzyło się wtedy. Pamiętam, że był taki, z ciocią się śmialiśmy, bo ciocia mi zaproponowała kolejną modlitwę, a ja mówię, wiedziałem, że tak będzie i oczywiście, że chcę. Czy jakoś w ten sposób to powiedziałem. I teraz się ciocia o mnie pomodliła i w ogóle już nic mi nie skakuje. Jestem w pełni uzdrowiony. Amen. Was możesz, mówi Julek, bo wielu z was są takie dwa nurty. Tak? Jedni ludzie nie wierzą, realnie po prostu nie wierzą i uważają, że kolejna prośba o modlitwę coś zdziała. No to jest nieprawda, to nic nie zdziała. Póki ty nie będziesz wierzył, to druga osoba nie będzie mogła ci pomóc, bo ty wierzący jesteś. Jesteś wierzący człowiek. Gdybyś był niewierzący, no to nie ma żadnego problemu. Starczyłoby to, żebyś do tej osoby wierzącej przyszedł i uwierzył w to, że ona jest w stanie cokolwiek zrobić. I to było zupełnie wystarczające. Natomiast wierzący, jak nazwa wskazuje, ma co wierzyć, bo wierzący jest. Ale jest też druga grupa ludzi w Kościele, szczególnie właśnie w Kościele charyzmatycznym. To jest taka grupa ludzi, która w ogóle uważa, że jak raz się o tą osobę ktoś pomodlił, to ta osoba już nigdy więcej nie wychodzi do modlitwy i potem, bo ona ma taką filozofię, że jeśli ona drugi raz wyjdzie do modlitwy, to jej wiara będzie zafałszowana. No i najczęściej los takich ludzi jest taki, że przez wiele miesięcy oni nie przyjmują w pełni uzdrowienia. Nie rozumiejąc, że uzdrowienie ma bardzo szeroki zakres. I to, co Julek dzisiaj powiedział, to jest typowy przykład uzdrowienia na raty. Rozumiecie? To jest rozłożone w czasie to uzdrowienie. On przychodzi do ewangelistki, mówi, połóż na mnie ręce, ona się o niego modli, następuje poprawa, potem następuje znowu poprawa i na końcu następuje efekt końcowy. Wiecie, o co chodzi? I tak jak on wierzy, tak jakby na tym samym poziomie ona usługuje i mamy efekt. Uczcie się tego. Wielokrotnie potrzeba kolejnej dawki mocy, żeby coś się wydarzyło i to nie powoduje zachwiania twojej wiary. Ja nie mówię do tych ludzi, którzy w ogóle nie wierzą i liczą na to, że ktoś za nich będzie wierzył. To nie do tej kategorii ludzi mówię. Ta grupa ludzi to ma po prostu wierzyć, koniec, kropka. Ja jestem człowiekiem wiary, ja wierzę o swoje uzdrowienie. Natomiast w wyniku różnych kolei życiowych miałem sytuacje w życiu takie, że coś się mi wydarzyło i ja potrzebowałem czyjejś pomocy do tego. I to w ogóle nie uwłaczało mojej wierze. Ja zawsze z tego korzystałem. Rozumiecie? Bo nie jestem aroganckim człowiekiem i rozumiem, że jest wiele rodzajów namaszczenia na ludziach. Wiele rodzajów. I to nie oznacza, że jeżeli ja jestem wierzący, a nie poradzę sobie z jakimś elementem, to ja mam nie skorzystać z tego, co jest u drugiego wierzącego. Usługa Kościoła, rozumiecie, to jest coś, co jest przez Boga zaplanowane. Tutaj, zrozumcie mnie, to też szczególnie do tych mówię ludzi, którzy mają jakby taki problem ze zrozumieniem w ogóle ciała Chrystusa. Nie ma takiego człowieka na ziemi, posłuchajcie uważnie, który by sam w sobie
prezentował wszystko to, co prezentuje Chrystus. Rozumiecie coś takiego? Takich ludzi nie ma. To, że jest napisane w Piśmie, że my będziemy czynić te rzeczy, co Chrystus i jeszcze większe, to posłuchaj, uważaj teraz, co powiem, nie oznacza, że każdy z nas będzie tak czynił, tylko że my wszyscy to będziemy czynić. To Kościół będzie czynił rzeczy większe niż Jezus, a nie pojedynczy wierzący. Rozumiecie te rzeczy? To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Rozłożenie Chrystusa jest na Jego ciało. I osoby, które mają problem z funkcjonowaniem społecznym, to co ja teraz mówię, to jest dla nich cios pewien. Albo osoby, które mają pewnego rodzaju niskie poczucie własnej wartości i próbują się gdzieś tam w ogóle zapłysnąć, pokazać, coś tam. Rozumiesz, o co chodzi, przykozaczyć. To jest dla nich cios taki, bo oni dowiadują się teraz, że są zależni od Kościoła. Jesteś zależny od Kościoła. Od kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, uzależniłeś się od Kościoła. A jak ty twierdzisz, że tylko jesteś od Boga zależny, a od Kościoła nie jesteś zależny, to jesteś zaburzony. Bo nie czytasz nawet dobrze Pisma. Bo tam jak W to jest napisane, że jesteś zależny od Kościoła. Rozumiesz, o co chodzi? Korzystajcie z umiejętności duchowych innych ludzi. Możesz być człowiekiem, który bardzo dużo jest w stanie zrobić w Królestwie, a będziesz miał coś takiego w swoim życiu, do czego ci będą potrzebni inni ludzie. I skorzystaj z tego, że ci inni ludzie, rozumiesz, mają obdarowanie w tej dziedzinie i mogą ci usłużyć. I nie czekaj tygodniami, miesiącami, aż cię Pan uzdrowi. Rozumiesz? Bo Pan uzdrowił, tylko teraz trzeba znaleźć prostą metodę na to. Metoda musi być na to odnaleziona. Jeżeli nie działa na poziomie bezpośrednim, tak, twoja wiara na takiej zasadzie, że na przykład coś się ciągnie długo. Ja na przykład nie mam czasu, żeby chorować. Nie wiem jak wy. Ale nie mam czasu. Ja nie mam czasu, żeby chodzić w złej kondycji. Ja nie mam czasu w ogóle. Ja nie mam czasu. Bo ja 19 lat temu postanowiłem służyć Chrystusowi. Ja nie mam czasu się rozchorować. Ja nie mam czasu iść do szpitala, leżeć, odpoczywać. Nie mam w ogóle czasu na takie rzeczy. Nie mam czasu. Dlatego ja nie wyobrażam sobie, że ja na przykład teraz będę chodził w takim stanie, że nie będę mógł funkcjonować przez miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, bo ja jestem wielki wierzący i ja nie skorzystam z tego w ogóle, co Kościół dla mnie ma. To jest idiotyzm. Idę do Kościoła i mówię, pomóż mi, bo idę szerzyć Królestwo. Ja nie mam czasu na to, żeby siedzieć w jakiejś chorobie, w jakiejś patologii, w jakimś problemie, w jakimś kłopocie. Dawaj, pomóż mi. Rozumiesz? Korzystajcie z tego. I niech to świadectwo Julka też będzie dla was istotne. Bo on mówi o tym, w jaki sposób on sobie z tego korzysta. Okej, tu mu wskoczyło, dobrze, idzie dalej, robi sobie kolejny ruch, bardzo prosty sposób. I on nie ma z tym problemu. Rozumiecie? Starajmy się w ten sposób po prostu działać.